Cześć, witam cię bardzo serdecznie w 18 już lekcji kursu programowania w języku C++. Dzisiaj kontynuujemy sobie rozpoczęty temat zagadnienia o programowaniu obiektowym, czyli tak zwanym OOP. Skrót angielski jest to Object Oriented Programming. To tylko w ramach tak przypomnienia. Czy będziemy się dzisiaj zajmowali? Po hermetyzacji i ukrywaniu na dostępności do naszych danych zajmiemy się konstruowaniem tak zwanych konstruktorów, tak? tworzeniem tak zwanych konstruktorów. I przy okazji, jak już mówiłem o konstruktorach, pokażę również destruktor, chociaż go się używa znacznie rzadziej. Jednak, aby wszystko było jasne, aby wszystko pokazać, użyjemy zarówno konstruktora, jak i destruktora. Aby mieć po prostu na czym to wywoływać, będziemy potrzebowali oczywiście najpierw klasy, na której będziemy operowali. Więc ja teraz utworzę sobie w tym samym pliku, w pustym plik projekcie nowego, nowym, projekcie języka C. Tworzę sobie swoją nową klasę, ale jest to w tym samym pliku co main.cpp, tak więc słówko kluczowe: class, aby tworzyć klasę. Nazwę dla naszej klasy będzie to człowiek, coś podobnego jak robiliśmy we wstępie do obiektów i klas. Zasymulujemy sobie człowieka. Dobra, tutaj nawiasy klamrowe. I co będzie przechowywał mój człowiek? Podobnie jak to było w pierwszym odcinku, chciałbym, aby przechowywał on jeden, jedną zmienną typu string, będzie to jego imię, oraz drugą zmienną typu integer, i będzie to jego wiek. Dzisiaj o hermetyzacji tak bardzo się nie będziemy oddawać i skupiać się nad tym, więc wszystkie te zmienne ustanowię od początku jako publiczne, dając tutaj słówko kluczowe po prostu public. Dobra, i teraz tak. Właśnie mamy powiedzieć coś o tych konstruktorach. Czym są konstruktory? Ja przypiszę teraz tutaj mojej zmiennej integer wiek wartość domyślną, tak aby ona była ustanawiana od początku. Tak wcześniej przypisywaliśmy wartość dla banku, na przykład dla stanu, dla stanu konta w banku. I teraz można powiedzieć, że. Moje wiek zawsze będzie przyjmował jakąś wartość, nawet jeżeli użytkownik tego nie poda, jakąś wartość domyślną. Jak w przypadku imienia, no też bym mógł podać coś takiego jak wartość domyślna, ale nie miałby to trochę. Z Większego sensu, no bo jaka może być wartość domyślna dla każdego człowieka? Tak, jakie imię może być domyślne? No nie ma takiego imienia, więc ja to sobie tutaj pozostawię puste, bez przepisywania tej wartości. Wiek będzie, wiek pozostanie tutaj nadany z wartością 0, ponieważ będę chciał też przy okazji pokazać tak zwane przeciążenie konstruktorów, podobnie jak możemy przeciążać metody, przeciążenie konstruktorów. Stąd zawsze będę przyjmował jakieś imię od użytkownika, ale niekoniecznie zawsze wiek tak, aby pokazać jedną i drugą opcję, to już będzie za chwilę. Konstruktor jest tak naprawdę specjalną metodą. Tak już powiedziałem, że specjalnie wspomniałem o tym, że będziemy je, możemy je przeciążać podobnie jak metody, bo konstruktory zachowują się niemal identycznie jak metody, są one jednak tak zwanymi super metodami. są po prostu specjalnymi metodami na rzecz klasy. Które znajdują się po prostu wewnątrz klasy. Jak stworzyć swój pierwszy konstruktor. Konstruktor musi wyglądać jak metoda, ale jego nazwa musi być ściśle związana, ściśle odpowiadać nazwie klasy. Musi być, musi być dokładnie powtórzona nazwa klasy. Dokładnie taka jak jest nazwa klasy, to taką metodę należy tutaj stworzyć, dodatkowo ta nazwa ta metoda nie powinna nic wracać. Tak, mam. Metody wiemy, że domyślnie mogą zwracać typy integer, string, no każdy typ danych, ale jeżeli nic nie zwracamy, to domyślnie pisaliśmy typ void, tak? I tak pewnie przychodzi Wam na myśl, że tak to robimy. Jak w przypadku konstruktora, to są, klasy, to są metody tak specjalne, że one nic nie zwracają, ale w taki sposób, że nie piszemy tutaj nawet słówka kluczowego void, które oznacza też nic, nic nie zwraca, ale po prostu dla konstruktora nawet tutaj nie wstawiamy żadnego oznaczenia. Tak żadnego typu danych tutaj nie musimy podawać. Po prostu przepisujemy od razu nazwę naszej zmiennej jako metodę. Wiemy, że metody są. Tak, poznawaliśmy funkcję, muszę posiadać nawiasy okrągłe, tak, które pozwalałyby nam przyjmować argumenty, no i ciało samej metody, w tym przypadku konstruktora bez to konstruktor. Ja sobie zrobię ten, aby mój konstruktor w tej chwili działał bardzo prosto, ponieważ wyświetla coś na ekranie mojej konsoli. Nie przyjmujemy tutaj jeszcze żadnego argumentu, więc jestem konstruktorem. KONSTRUKTOREM. Mam nadzieję, że bez literówki chciałbym, aby po prostu mój konstruktor wyświetlał taką informację na ekranie mo na mojej konsoli. Yy. No właśnie. Czy to wystarczy? ten teraz F9, skompiluję mój program i zobaczymy, czy konstruktor się wywołał. No i czy coś zrobiliśmy znowu już nie tak? Czy, pos czy coś poszło nie tak? Nie widzimy nic na ekranie naszej konsoli poza standardową linijką końca procesu, tak? Czy coś poszło nie tak? No, znacie mnie już, że ja kompiluję program zadając takie, właśnie zagwostki, zagwostkowe pytania trudne, ale oczywiście wszystko tutaj jest dobrze. Jedyna rzecz, która powoduje to, że nasz konstruktor jest niewidoczny, tak? że go nie widzimy, to jest to, że konstruktor jeszcze nie został jak gdyby wywołany. Mimo że to jest konstruktor też ma jak gdyby swój, specjalny, swój specjalny czas swój specjalny moment kiedy on zostaje wywoływany. Tak jak metody na przykład po ich imieniu po ich nazwie metody czy też funkcje bo to, to nazewnictwo jest ze sobą takie samo tak oznacza dokładnie to samo tak samo konstruktor ma swój specjalny czas. Kiedy on zostanie wywołany? Lecz nie wywołujemy go po imieniu, lecz konstruktor zostanie wywołany zawsze wtedy, kiedy utworzymy jakikolwiek obiekt. Tak, obiekt wewnątrz klasy, której konstruktor istnieje. Bo teraz utworzyliśmy tylko klasę, i ten konstruktor jest co prawda w tej klasie, ale jak już powiedziałem, klasa jest tylko pewnym przepisem. Nie posiadamy jeszcze obiektu. Dopiero musimy zainicjalizować naszą klasę. Przypominam, było to, używaliśmy słówka instancja. Dopiero wtedy nasz konstruktor zostanie wywołany. I zobaczmy, czy tak faktycznie się stanie. Tworzę obiekt na bazie klasy człowiek. Niech to będzie człowiek jeden. Dzisiaj takimi nazwami się będę będzie to dla mnie troszkę prostsze człowiek jeden, no i średnik. Wiemy, że tak się tworzyło obiekt, ten obiekt jest tutaj utworzony i powiedziałem, że konstruktor powinien być wywołany dokładnie w momencie utworzenia tego obiektu. I dokładnie zobaczcie, że teraz uzyskaliśmy dopiero informację, jest tym konstruktorem. Kiedy został wywołany ten konstruktor? W momencie utworzenia tego obiektu. Kiedy tworzymy obiekt? Dokładnie podając jego typ i nazwę, tak? Utworzyliśmy ten obiekt, jestem konstruktorem. No, myślę, że tutaj większego czasu nie trzeba poświęcać na tłumaczenie tego. To, że obiekt da się tworzyć też bez tego konstruktora, wynika też po części z tego, że istnieje tak zwany konstruktor domyślny. Nawet jeżeli teraz ja go wyciąłem tutaj stąd i go i go tutaj nie ma, to dalej mogę skonstruować ten obiekt, wywołując konstruktor bez argumentów, czyli tak zwany konstruktor domyślny. On zawsze jest, mimo że nas, on dla nas jest niewidoczny. Jeżeli konstruktora nie ma, to jego standardowym przeciążeniem jest taki bez argumentów, bo za chwilę przejdziemy do argumentów wewnątrz konstruktora i zobaczymy, że konstruktor domyślny już nie będzie istniał. Dobra. Lecz powiedzmy jeszcze szybko, chwileczkę odbiegając od tematu, czym jest właśnie destruktor. Jak już jestem przy konstruktorze, powiedziałem, że wspomnę o destruktorze. Konst... Trzeba zapamiętać po pierwsze tak, jak konstruuje się destruktor. Robi się to w sposób wstawiania tyldy. Ja nie wiem dlaczego, ale trzeba w większości systemów dwa razy postawić tyldę, aby ona się pojawiła. Teraz należy jedną usunąć, bo wystarczy nam tylko jedna, tak aby jedna się tutaj wstawiła. I teraz zaczniemy pisać jeszcze raz tak jak w przypadku konstruktora pisywaliśmy nazwę klasy tu przy destruktorze też musimy podać nazwę klasy lecz jedyną różnicą jest to że rozpoczynamy to jeszcze od znaczka tyldy. Tak dobra nawiasy okrągłe. Ciało naszego destruktora podobnie jak w przypadku konstruktora skopiuję sobie tą linijkę jednak zamienię ją na jestem destruktorem. I zobaczmy. Bez żadnego wywoływania, bez niczego, czy nasz destruktor się wykona. Jestem destruktorem, zostało mimo wszystko wywołane. Nie tak jak w przypadku konstruktora, kiedy my tworzymy ten obiekt. Ja tutaj dam linijkę, która będzie cokolwiek pisała na ekran naszej konsoli, tylko, tylko po to, aby zorientować się, gdzie mniej więcej jesteśmy w czasie i przestrzeni. Dodajmy nową linijkę, i zobaczcie, że konstruktor nie zostanie wywołany w linii 24, lecz na samo zakończenie naszego programu. Destruktor tak naprawdę jest wywoływany, kiedy Nasz obiekt jest już niszczony, jest już zwalniany. Tutaj nasz obiekt został zaraz przed końcem programu po prostu zwolniony, aby zwolnić pa, mieć w naszym komputerze, bo program już wiedział, że po prostu się kończy. Nawet nie musieliśmy go ręcznie wywoływać. I mimo wszystko destruktor się wykona. Aby wywołać taki destruktor na przykład ręcznie, są specjalne metody, jak na przykład słówko delete i tak dalej, ale tym dzisiaj się nie będziemy zajmować, więc sami możemy, jak gdyby, czyszcząc szybciej obiekt, szyb zwalniając szybciej samą obiekt, możemy taki destruktor. Również wwłać. Tutaj środowisko code blocks zrobiło to po prostu za nas. Dobra, ale na, o destruktorze miało być tak tylko na marginesie, bo w przypadku tak prostej klasy, jak jest Troy, na przykład to nie ma większego zastosowania. Zastosowania znajdują się na przykład w przypadku tak, systemów bazodanowych i tak dalej, gdzie niszcząc jakiś obieg, zamykając go, powinniśmy przedtem jeszcze zerwać połączenie z bazą i tak dalej, tak, aby pozwalniać jak najwięcej przestrzeni, zasobów komputera. No to tylko tak na marginesie, aby wiedzieć po prostu, jak odróżnić destruktor od konstruktora, tak, rozpoczynamy go tylną i tak dalej. Wróćmy już teraz jednak do naszego konstruktora, bo powiedziałem, że konstruktor może też przyjmować jakieś Argumenty, no i robić coś troszkę więcej niż takie zwykłe wypisywanie na ekran naszej konsoli jestem konstruktorem, tak? Więc pozbędę się zbędnych linii których teraz nie potrzebuję. Nie chcę już, aby konstruktor wypisywał jestem konstruktorem. Może na chwilkę też zostawmy jednak, ale za chwilę już to usunę. Przeciążę sobie mój konstruktor na taki, który by przyjmował string jako argument string i niech to będzie na przykład Literka i od imienia, tak? Ważne, aby ona się tutaj różniła od zmiennej imię. I chciałbym, aby to, co przyjdzie z konstruktora jako argument, było podawane do naszej zmiennej imię, czyli dla naszego nowo utworzonego obiektu, tak? Imię to się równa i już jest tutaj przypisane. No lecz jak podać to imię tutaj teraz do konstruktora jako argument? Dalej wywołuje się: Jestem konstruktorem, tak? Aby wysłać taki argument do naszego konstruktora, kiedy takie przeciążenie mamy, za nazwą naszej zmiennej, którą tworzymy, w której tworzymy obiekt, w linii, w której tworzymy obiekt, musimy otworzyć nawiasy okrągłe, tak jakbyśmy używali zwykłej metody, tak, tak jakbyśmy chcieli wysłać argumenty do zwykłej metody. Teraz środowisko CodeBlocks podpowiada mi dwa przeciążenia, jakie istnieją dla tej klasy człowiek. Pierwsze z nich nie ma żadnych argumentów. Szczebleczkami w dół mogę się przesunąć pomiędzy kolejnymi przeciążeniami konstruktora i jest to ten mój string, który o nazwie i, tak? To co przyjmuje typ string. I tutaj mogę posłać właśnie do tego tutaj konstruktora pewne już imię, czyli będzie to na przykład Chcę, żeby to był Adrian. Właśnie tutaj specjalnie nie przypisywałem żadnej wartości dla tego imienia, bo tworząc konstruktor, właśnie on do tego służy, aby zabezpieczyć się przed takimi pustymi danymi, jak gdyby na samym wstępie, tak? Teraz konstruując już taki obiekt, z góry nadaję mu imię. Lecz powiecie, że to troszkę bez sensu, ponieważ istnieje jeszcze ten konstruktor domyślny, wystarczy, że sobie utworzę człowieka w taki sposób. ha, ha, ha. no i już tego imienia tutaj nie muszę podawać, tak? I to prawda, lecz yy, oczywiście w taki sposób, aby został wywołany ten domyślny konstruktor, tutaj nie możemy podawać nawiasów pustych, tak to po prostu działa. Teraz jest ten konstruktorem, zostały wyświetlone, lecz to jest prawda jednak do czasu. Do czasu, kiedy nie, nie usuniemy tego konstruktora domyślnego. Ja w tej chwili kasuję ten konstruktor domyślny zupełnie. Wciskam klawisz F9, spróbuję kompilować nasz program, i teraz środowisko, jeżeli sobie podejrze błąd. Ja już tego nie doczytam, bo wiem, o co tu chodzi. Jeżeli podejrze sobie błąd, to środowisko już mi tutaj krzyczy, że spróbujesz utworzyć, skonstruować obiekt na konstruktorze, który tutaj nie istnieje. Tak przeciążyliśmy ten tak zwany konstruktor domyślny, który nie przyjmował żadnych argumentów. I no, moim jedynym teraz prawidłowym, moim jedynym prawdziwym, jaki chcę tutaj przyjmować, jest taki, który przyjmuje tylko imię. Więc skonstruowanie człowiek, człowiek dwa, który nie przyjmuje argumentów, jest już w tym przypadku... Teraz błędne i mogę skompilować program tylko tak, kiedy wywołuję konstruktor przeciążony, czyli taki, który przyjmuje typ, da typ danych string. Tak, i, wys i to wysyłam. Zobaczmy sobie, czy człowiek na pewno przechowuje tą daną już wejściowo, tak? Czy on na pewno pod zmienną imię przechowuje tą wartość? Upewnijmy się, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy. Y czyli dajmy tutaj prosto, na przykład imię kropek i doklejmy z obiektu człowiek 1 zmienną imię, czyli odwołujemy się bezpośrednio przez tą zmienną. To już nie ma nic w związku z konstruktorem, tak. Odwołujemy się przez zwykłą zmienną i widzimy, że imię tego obiektu jest to Adrian i zostało już ono ustanowione na początku i już nie ma teraz takiej drogi, która pozwoliłaby nam utworzyć obiekt, który byłby domyślnie pusty, tak? Jest, oczywiście spoza takim wyjątkiem, jeżeli byłaby tutaj pusty string, no to troszeczkę bym oprze to zabezpieczenie, na no ale po to mamy hermetyzację danych, aby teraz na przykład zmienną string imię zrobić jako prywatną, a setter ustanowić z taką logiką, taką logiką, żeby przyjmowało imię, imiona, tylko takie, które są na przykład dłuższe lub równe 3, bo ja krótszych na przykład nie znam. I wtedy to już by miało bardzo duży sens, tak? dobra. Lecz przeciążmy sobie dla testu jeszcze ten nasz wiek, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Przyjmijmy więcej argumentów niż tylko jeden w naszym konstruktorze, człowiek. Niech drugim przeciążeniem konstruktora będzie taki, który przyjmuje jeszcze int. I w wiek oznaczę sobie pod zmienną W, aby one się różniły. I teraz do wiek chcę przypisać zmienną W to, co przyjdzie z konstruktora. No i teraz, czy się ograniczałam do jednego konstruktora? No nie, mam znowu już wybór. Odkomentuję sobie ten mój człowiek drugi na nowo, ponieważ tu będę chciał wygenerować jeszcze jeden obiekt, lecz teraz w sposób prawidłowy. Widzę, że są dwa przeciążenia, ale to string i już było, a nowe, co się pojawiło, to jest przy... Które, konstruktor, który przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy z nich to jest typ string tekstowy, natomiast drugi int liczbowy. No i takie dwa argumenty mogę podać lub użyć tego konstruktora wcześniejszego, który przyjmuje tego string. Ja teraz chcę użyć tego, więc podam tutaj na przykład moje imię i jakiś pewien wiek. I sprawdźmy, czy to i to będzie prawidłowo. Wyświetlane na ekranie naszej konsoli. Człowiek 1 oczywiście muszę zamienić na 2. Tutaj dodamy linijkę z informacją, że jej mam. Lat, żeby już za dużo nie pisać. Tutaj dokleimy człowiek 2. jego wiek. Jest to zmienna publiczna. Możemy to w takie coś zrobić. Dzisiaj hermetyzacji się nie bawimy. I zobaczmy, czy, kon czy konstruktor dobrze wypełnił moje dwie zmienne danymi, które mu wysłaliśmy. Faktycznie podajmy imię Sebastian i on ma lat 24 i mam lat 24. Wszystko się tutaj zgadza, tak? Raz ma, mając dwa konstruktory, po prostu mam dowolność wyboru tego, jaki konstruktor użyję, ale przypominam, generując jakikolwiek konstruktor, który przyjmuje jakiś argument, przeciążamy tak zwany konstruktor domyślny, czyli pozbawiamy się możliwości skonstruowania obiektu bezargumentowo, tak? Bez argumentów dla konstruktora. To jest tutaj błędem. To należy tutaj zapamiętać. Dobra, a tak naprawdę o konstruktorach w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Służą nam one po prostu do przesyłania wartości już w momencie tworzenia takiego obiektu, zabezpieczenie się przed utworzeniem obiektu pustego, które mogłoby nam generować pewne problemy pustego w takim sensie, że posiadałby zmienne, które nie są jeszcze przypisane ani przez wartość domyślną, tak to robimy w taki sposób, ani w momencie tworzenia nie są wysyłane żadne dane. Bardzo serdecznie dziękuję Ci już za uwagę. W dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Liczę. na subskrypcję mojego kanału, oceny i komentarze. Cześć i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.